Zapraszam na krótki wykład poświęcony mózgowi osób LGBT. Wykazano, że osoby LGBT charakteryzują się zmniejszonym, a czasem odwróconym zróżnicowaniem płciowym dotyczącym anatomii i funkcjonowania mózgu, które występują pomiędzy kobietami a mężczyznami heteroseksualnymi bez dysforii płciowej, czyli bez zmienionej identyfikacji płciowej. Różnice te dotyczą między innymi grubości kory mózgowej w płatach ciemieniowym, skroniowym, potylicznym czy czołowym. Jak również objętości struktur podkorowych, a także gęstości dróg nerwowych w obrębie mózgowia. Badania wskazują, że być może jest to spowodowane albo nieprawidłowym wydzielaniem, albo nieprawidłowym oddziaływaniem hormonów płciowych, głównie testosteronu i estradiolu, na mózg, które różnicują płciowo ten mózg przede wszystkim w okresie prenatalnym. Taka jest w tej chwili główna, szeroko akceptowana teoria dotycząca genezy homoseksualizmu czy dysforii płciowej. W naszym mózgu istnieje szlak neuronalny związany z tworzeniem obrazu naszego własnego ciała, który pokrywa się w dużym stopniu z tak zwaną pętlą stanu podstawowego, która odpowiada za przetwarzanie informacji niejako w tle. W tych obwodach powstaje poczucie bycia osobą określonej płci. Obwód ten obejmuje m.in. zakręt nowaty, który odpowiada za percepcję ciała, korę wyspy związaną m.in. z reakcjami emocjonalnymi związanymi z ciałem. A także przedklinek, zaangażowany m.in. w przetwarzanie bodźców seksualnych. Przedklinek jest jednocześnie częścią wspomnianej wcześniej pętli stanu podstawowego. Razem te obwody neuronalne mogą być odpowiedzialne za trwałą tożsamość płciową. Informacje z tego obwodu trafiają m.in. do kory przedczołowej i w ten sposób wytwarza się świadomość bycia osobą o określonej płci. Badania wskazują, że niektóre części tych dróg działają w sposób zmieniony u osób LGBT, co być może jest przyczyną niedopasowania obrazu własnego ciała wytwarzanego w mózgu do jego odpowiednika tego rzeczywistego, fizycznego, wynikającego z obecności określonych struktur, określonych chromosomów płci. Może to prowadzić do dysforii płciowej. Podobne zaburzenie obrazu ciała występuje m.in. w anoreksji i istnieją badania, które sugerują, że. Może być to również związane właśnie z tym obwodem związanym z obrazem własnego ciała. Warto zwrócić uwagę, że aż 50% osób homo i biseksualnych wykazuje w mniejszym bądź większym stopniu symptomy dysforii płciowej, natomiast wśród osób heteroseksualnych odsetek ten wynosi jedynie 10%. Nie jest więc wykluczone, że homoseksualizm, biseksualizm, transseksualność stanowią pewnego rodzaju kontinuum które związane jest z takim, a nie innym działaniem tej pętli związanej z obrazem własnego ciała i być może również związanej z wytwarzaniem orientacji płciowej. Wykazano ponadto, że kobiety i mężczyźni homoseksualni mają odwrócone proporcje w stosunku do ich odpowiedników pod względem płci wśród osób heteroseksualnych, jeśli chodzi o wielkość trzeciego jądra śródmiąższowego przedniego podwzgórza. Jądro to pełni ważną rolę w regulacji zachowań seksualnych i być może odpowiedzialne jest za orientację seksualną. Mężczyźni heteroseksualni mają to jądro istotnie większe niż kobiety heteroseksualne. Natomiast u mężczyzn homoseksualnych wielkość tego jądra jest taka, jaka występuje u kobiet heteroseksualnych, czyli jest mniejsza. Z kolei kobiety homoseksualne posiadają to jądro wielkości typowej dla mężczyzn he heteroseksualnych. Taka sama zależność, jeśli chodzi o wielkość tego jądra, występuje u zwierząt, które preferują osobniki tej samej płci. Wykazano ponadto, że mężczyźni homoseksualni wykazują podobną do kobiet heteroseksualnych aktywację tej przedniej części podzgórza na substancje zapachowe uważane za męskie feromony. Przednie podgórze mężczyzn heteroseksualnych nie wykazywało podobnej reakcji na tego typu bodźce. Może to wskazywać, że przednia część podzgórza jest tym miejscem, w którym wytwarza się orientacja płciowa, jako wyraz powstawania popędu płciowego w odpowiedzi na bodźce, które jakby są powiązane z określoną płcią. Wykazano również, że wspomniany wcześniej przedklinek, który u osób homoseksualnych, a zwłaszcza mężczyzn homoseksualnych posiada grubszą korę, ma zwiększoną liczbę połączeń spod wzgórza. Nie wiadomo, czy. I która z tych dwóch struktur mózgu, czy podzgórze związane z popędem seksualnym, czy przedklinek związany z pętlą stanu podstawowego i przetwarzaniem bodźców seksualnych, odpowiada za pociąg seksualny do osób tej samej płci, ale funkcjonalne wzajemne powiązanie tych struktur, które obydwa wykazują zmienioną budowę osób homoseksualnych. A jednocześnie ich związek z zachowaniami seksualnymi pozwala sądzić, że być może są one współodpowiedzialne za wytwarzanie orientacji seksualnej. Możliwe są dwa scenariusze. Albo jądro śródmiążowe przedniego podzgórza, będące częścią układu limbicznego, czyli emocjonalnego, narzuca w cudzysłowie preferowaną płeć obwodowi związanemu z przetwarzaniem bodźców seksualnych, z którym związane jest m.in. przedklinek albo przedklinek narzuca postrzeganie danej płci jako atrakcyjnej seksualnie układowi limbicznemu, który na tej podstawie wytwarza stan podniecenia seksualnego. Co więcej, wykazano również, że osoby homoseksualne wykazują odwrócone proporcje połączeń lewego i prawego ciała migdałowatego, migdałowatego ze strukturami podkorowymi i korowymi. Ciało migdałowate związane jest z wytwarzaniem emocji w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, w tym również uczestniczy w wytwarzaniu stanu podniecenia seksualnego, współdziałając m.in. z podwzgórzem, strukturami prążkowia, układem nagrody, jak również korą mózgową. Nie wynikając w szczegóły tych połączeń i różnic między osobami homoseksualnymi i heteroseksualnymi, odmienna charakterystyka połączeń może być związana z odpowiednim odmiennym przetwarzaniem bodźców seksualnych i w związku z tym z odmienną orientacją seksualną. Być może ciało migdałowate wraz z podzgórzem i obwodem neuronalnym związanym z obrazem własnego ciała, stanowi istotny element decydujący o orientacji seksualnej. Ciekawa rzecz, choć o ile mi wiadomo, nie badano tego u osób homoseksualnych, dotyczy substancji bezimiennej, będącej jednym z jąder podstawy. Substancja bezimienna odgrywa istotną rolę w awersji dotyczącej zachowań seksualnych, a konkretnie awersji związanej z wyborem partnera określonej płci u osób heteroseksualnych. Potwierdzają to również badania u zwierząt. Wykazano, że mężczyźni heteroseksualni mają znacznie bardziej aktywną tą strukturę niż kobiety, co może tłumaczyć, dlaczego kobiety są znacznie mniej jednoznacznie zadeklarowane jako osoby heteroseksualne niż mężczyźni. Być może homoseksualizm, pośrednio biseksualizm, a na drugim biegunie homoseksualizm wynikają przynajmniej po części nie tylko z określonych preferencji, ale także z określonych awersji dotyczącej atrakcyjności seksualnej osób określonej płci. Jest znamiennym, że człowiek jest w zasadzie jedynym gatunkiem, u którego preferencje i zachowania seksualne względem osób tej samej płci mają charakter trwały. U ogromnej liczby gatunków zwierząt występują przypadki kopulacji z osobami osobnikami tej samej płci, ale nie mają one charakteru stałej preferencji. Jedynym wyjątkiem są tutaj owce. Należy jednak podkreślić fakt że u osób LGBT nie wykazano żadnych zmian funkcjonowania kory przedczołowej, w tym bocznej kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za wolną wolę. Co wyraźnie wskazuje, że orientacja seksualna nie ma charakteru wolicjonalnego, a więc nie może być kontrolowana w sposób świadomy. Boczna kora przedczołowa jest strukturą, która może kontrolować stan podniecenia seksualnego, a tym samym kontrolować zachowanie seksualne i w tym przypadku zarówno osoby homo, jak i heteroseksualne niczym się nie różnią. Natomiast boczna kora przedczołowa nie jest w stanie narzucić reszcie mózgu określonej orientacji seksualnej zarówno u osób homo, jak i heteroseksualnych. Jej rolą jest jedynie kontrola zachowań seksualnych, które odbywają się jednak w ramach niezależnej od woli orientacji seksualnej.